O, Invil. No, bitwa o godność. Czemu? Jak to wygląda, żeby przegrać z Invilami? Część młodi dodasz do planu rezerwy. 10 bitew tygodniowych. Tak się nie da. Jaworek 7-5 zł. Nie zapeszę. Jaki jest plan? Nie wiem, gorsza strona. Gorsza, no na pewno nie jechałbym tędy, co nie? A zabiją. No, pewnie w kapę pojadą. No jakbyśmy mieli czołg tam gdzieś, no to dużo bardzo by życie stać. No to tam pojadę, w sumie. Tylko nie może być tu, musisz być jakoś tu, żeby dużo pojadać. No. Tak, że z dwie pechy. Przynajmniej. A to inteligencja, witam, jak się miewasz. Dobrze ci idzie. Mam pytanko, czy byś mógł zrobić odcinek. No dobra, ale co ja mam robić dalej? Bo tak, że tak powiem, zatrzymałeś się, nie jedziesz dalej. Ty widzisz to? No. Nie jedzie chyba. Ale to trochę trwa, no przecież on się tam nie teleportuje. No to widzę cały ten. Dotąd. Oni chyba kapa nie grają. To podjeżdżasz jakoś? Bo tu może być celowany. No dobra, no to, ale co robimy? No bo ja stałem tyłem do tylu kierunków, że musiałem coś. Na razie weź tu podjedź. A jak tu mi czołgi wyjadą? Kurde, no nie wiem. Dobra, nie ma nic. No czekaj, podjedź tu, patrz tu, a ja na razie zostanę w tym tym. Albo podjadę tu. No bo oni chyba kapot odpuścili. Nic tu nie widzę. Ja zaraz tu podjadę. Tu sprawdzę. Weź podjedź do okienka. To okna jak mi wyjadą z B3, kurna. No to zostań. Dwurura. Ale timing. Gąskę zdjąłem. No dobra, ej, jak on tam jest, to co teraz mam robić? On nie wjedzie w kapa teraz dzięki temu, że tam jest? A weź sprawdź okienko. Jak może Kernerwona nie ma, to wtedy podjedziesz. A nie lepiej blokować dwórkę i zabić ją gdzieś z AB1, z B2? Tam będę widział na przejeździe. No dobra, no to jak ty mówisz tak, no to dobra. Dałem. Nie widzę... On mi się wydaje, że będzie jechał w kapa. No, trzeba zobaczyć tego Kernerwona, czy tu nie ma. No nie było go na rogu, nie było go. A ty, ale on w kapa wiedzie, to będzie tragedia, musimy coś zrobić szybko. No to podjedźmy. Ale gdzie? Weź do mnie, odbij. No to dostanę z dwóch dział teraz. Co to kurna jest? Wytłumacz mi, dlaczego nie mogłem pojechać? No ale mówiłem ci, żebym pojechał blokować dwururkę, bo wiedziałem, że wjedzie w kapa. No przecież powiedziałem ci, co mam robić. No tak czy siak by wjechała. No nie, no bym dostał taki wpiernicz. Wiedziałem, że to się wydarzy, no. Mówiłem ci, że nie pokryjesz tego, nie pokryłeś tego, kurna. Powiedziałem, nie pokryjesz tego i kurna wjechał w kapa. Dokładnie ci powiedziałem, co się wydarzy, a ty się zbuntowałeś. Mówisz, podjedź do mnie, podjedź. No i co to dało, że ja podjechałem do ciebie? Ty byłeś w krosie, a nie musiałeś tam wjeżdżać w Kernerwona. Mieliśmy to pod kontrolą. Znaczy mówię, że Kernerwona nie ma, nie? No bo nie było na rogu na G3. Przecież ja nie zobaczę ci F2, jak on jest sklejony z budynkiem. Trudno.
Najważniejsze jest pokrycie kapa. Ten Carnarvon sobie tam mógł stać. A jak abym pojechał na A1, bym sobie tego Carnarvon, tą dwórkę wyjmował. Nie można odpuszczać wjazdu na kapa. To jest największy błąd, jaki jest. I dokładnie to zrobiliśmy. Odpuściliśmy dwórkę, ona sobie podjeżdżała, ja byłem fatalnie ustawiony. Mówiłem ci, że źle stoję i mówię ci, że muszę jechać tam, a ty mówisz, nie, podjedź do mnie. No to podjechaliłem i co? I co to dało? Chciałeś na Carnarvona wyjeżdżać, który ma fajną pozycję? Rozlałeś się całe życie oddałeś, jadąc na niego. Przecież on był nietykalny, ten Carnarvon. A miałeś dobrą pozycję, dwórka ci nie robiła szkód. Znaczy, gdyby podjechała do kapa, to już by robiła. No ale nie mogła, bo przecież ja miałem jechać na jeden. Mówiłem ci, pojadę na jeden, zabiję ją. A ty nie. Już powiedziałem ci, że ona tam mogłaby cię karać, gdyby nie ja. Ale ja chciałem skontrować ją. Psa mówi jej, że no z torów to ja wszystko widzę. I nie chciałeś, żebym tego zrobił. Ona może być safe albo przed tobą, albo przede mną na torach. No jest no, Przemki nie moje, nie dla mnie. Nie dla ciebie, tylko ja miałem plan, który wydaje mi się był spoko, a ty chciałbyś ich zaatakować, jakby oni nie mieli pojęcia, jak się gra. Oni są bardzo dobrzy i zagraliśmy jakieś gówno totalne po prostu. Nie wiem, co to miało być, jaki był cel tej taktyki. Trzeba było ich obijać powoli, mieli gorszy skład. I rozegrać to bardziej profesjonalnie, a nie jakiś wylew zwierzaków. No bo zagraliśmy jak zwierzaki jakieś. Z randoma. Wyjedźmy, będzie fajnie. Nie było tragedii, no półfinał, ale no. Nie wiem, co po prostu mieliśmy taktycznie rozegrane tutaj. Idziesz już, czy zostajesz? No, idę, spać. No dobra, to dobranoc. Dzięki. No, cześć, do następnego może. Do następnego. Deniueryk. Dobrze, dodam ci do klanu, ale tak jak mówiłem, jako subskrybent nie decydujesz o ilości bitew. Jest to napisane pod live'em, może nie czytałeś nigdy opisu live'a. Możesz za to dołączyć do